Dzień dobry, witam wszystkich widzów i słuchaczy podcastów Prost Ludzie Nauki w kolejnym odcinku z cyklu Polska Nauka śladami Kopernika. Moim gościem jest dzisiaj profesor Dominika Dzwonkowska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, jest pani filozofką yy, i chciałbym się pani zapytać, tak na początek, jaka jest współcześnie rola filozofii? Rola filozofii, więc myślę, że filozofia pomaga tym osobom, które ją studiowały tak rzetelnie, po pierwsze zrozumieć kulturę, w której żyjemy, pewne konteksty kulturowe, zrozumieć pewne tradycje lepiej, ale także filozofia była bardzo pomocna w takim wykształceniu umiejętności krytycznego myślenia. Ja myślę, że dzisiaj, w czasach, kiedy żyjemy takiego marketingu, sztucznego tworzenia marek i, i takiego, życia nierealnego w social media, bardzo fajnie też że filozof potrafi pewne rzeczy widzieć głębiej, lepiej analizować wypowiedzi, lepiej czytać wypowiedzi, lepiej rozumieć treść. No a poza tym też jest taki wymiar praktyczny filozofii, że każdy z nas mierzy się z pewnymi wyzwaniami moralnymi, więc to też jest taka w pewnym sensie rola filozofii, żeby może ponawigować, pokazać pewne moralne wymiary naszego życia. Czyli, mimo że świat się tak bardzo zmienił, a przynajmniej nam się wydaje na pierwszy rzut oka, że y, świat się tak bardzo zmienił, to ta filozofia wciąż jest aktualna i przemyślenia dawnych filozofów wciąż możemy stosować do współczesności? Myślę, że tak. Jest taki, oczywiście filozofia też się zmienia. Nie, nie jest to tak, że jest tylko Arystoteles, Platon i, i antyczni filozofowie. A więc jest bardzo dużo nowych pomysłów, bardzo dużo odnoszenia się do współczesnych problemów w filozofii, o czym jeszcze później troszeczkę opowiem. Tak, zdecydowanie, bo tym się pani profesor tak, już tak, tak odkrywając trochę karty zajmuje. Tak, to jest taki mój konik. Ale są to takie nowe wyzwania, jeszcze potrzymajmy słuchaczy tak trochę w napięciu. Natomiast jest niesamowity, nieprawdopodobny renesans pewnych takich bardzo klasycznych dzieł filozofii. Na przykład bardzo ciekawym takim obszarem, gdzie jest duże zainteresowanie czytelników różnych osób, są dzieła stoików. Okazuje się, że powstaje dużo w Polsce i za granicą publikacji, na przykład kalendarze stoickie, jakieś takie książki, gdzie ma się myśl stoicką na, na każdy dzień. To jest taka myśl mówiąca o zachowaniu spokoju w różnych okolicznościach, ale także stoicy chcieli uczyć ludzi, jak dobrze żyć, jak sprawić, że Postępując moralnie, będziemy szczęśliwi. Właśnie oni to widzieli w tym zachowaniu spokoju w różnych okolicznościach. Więc tak Ale naprawdę... czy te teksty bezpośrednio są przekładane na to współczesne życie? Czy wymagają jednak jakiegoś przetłumaczenia, wyjaśnienia? Myślę, że one są na tyle na takim poziomie ogólnym, że można je przyłożyć do, do swojego życia. One nie odnoszą się, to jest też taka w ogóle cecha filozofii, że filozofia jest na tyle ogólna. Że bardzo często poza wybranymi obszarami ona dotyka pewnych takich głębokich prawd egzystencjalnych. Jeden z moich kolegów zawsze mówi, że jest tak nieprawdopodobnie rozczarowany, że nie może Arystotelesa złapać na żadnym błędzie. Oczywiście poza tymi związanymi z fizyką i rozumieniem tak świata fizycznie, ale że ta etyka Arystotelesa jest taka aktualna. I myślę, że jest dużo takich tekstów bardzo mądrych, głębokich, na takim poziomie ogólnym. Gdzie ktoś, kto poszukuje pewnych odpowiedzi na pytanie, jak żyć, jak funkcjonować, jak postępować etycznie, może znaleźć się w tekstach filozofów niektórych. Czy filozofia w ogóle jest nauką? Jak ja do jest... tego, to są filozofowie? O, każdy filozof powie panu, że filozofia jest nauką. Aha, tak. czyli to jest <noise> rzeczywiście uznawane przez filozofów, że to jest nauka. To nie jest jakby umniejszanie pewnej Może filozofii. Może zacznę od takiej anegdotki. Kiedyś krążyła taka anegdotka, że jeden z wielkich naukowców polskich, zapytany co to jest nauka, nauka sięgnął do biurka, wyciągnął spis dyscyplin naukowych według obecnego rządu i powiedział... To, co jest na tej kartce, jest nauką. <laughs> Więc instytucjonalnie, w tym sensie filozofia jest nauką. Troszeczkę się zaczynają takie schodki historyczne, też filozofia jest nauką, bo każdy filozof powie, że filozofia jest właśnie tą pierwszą dyscypliną, co prawda i matematycy też tak mówią, i przedstawiciele innych dyscyplin. I często odwołują się do tych samych pewnie postaci. Tak, do w tej postaci, tak, 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 dokładnie. No to rzeczywiście filozofia próbuje odpowiedzieć na takie bardzo fundamentalne pytania, bo nawet gdybyśmy odpowiedzieli na wszystkie pytania nauk empirycznych, to wciąż byśmy nie mieli na odpowiedzi na takie fundamentalne pytania, które zadaje sobie człowiek. Nawet proszę zobaczyć, jakie są dyskusje wokół kategorii życia, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. Są to takie ogromne kontrowersje gdzie wydaje się, że z perspektywy takich nauk empirycznych można by to było łatwo rozstrzygnąć, a nie jest to rozstrzygalne. Czym posługują się filozofowie w swoich badaniach? Bo y, wiadomo, nauki przyrodnicze posługują się takimi dokładnym instrumentarium, które znamy. Nauki społeczne posługują się jakimiś ankietami, czy nauki ekonomiczne modelami. A czym filozofowie się w swoich badaniach posługują? No przede wszystkim filozof posługuje się swoim umysłem. To jest takie narzędzie uprawiania nauki, stąd niektóre koncepcje filozoficzne są takie bardzo spekulatywne, teoretyczne. Bardzo duże znaczenie mają teksty literackie, e, głównie filozoficzne. Tak? Ale też wielu filozofów nawiązuje do badań nauk empirycznych. Ja swojego czasu interesowałam się, no wciąż niektóre zagadnienia są dla mnie ciekawe, taką etyką zwierząt. I tutaj, pewne pytania, które się zadaje w etyce zwierząt, na przykład pytania o cierpienie, o odczuwalność bólu przez zwierzęta, trudno jest o tym mówić, nie mając jakiegoś takiego podłoża czy informacji z nauk biologicznych, bo, bo te nauki biologiczne nieustannie przesuwają nasz taki sposób rozumienia tego, jak zwierzęta doświadczają świata, czy, czy możemy mówić o świadomości zwierząt. Więc tutaj są takie. Filozof, można powiedzieć, w pewnym sensie obserwuje rzeczywistość i, i pewne teksty, ale także używa do tego właśnie takich operacji logicznych, intelektualnych, po to, żeby móc lepiej przeanalizować dane zagadnienie czy zrozumieć. A jak naucza się filozofii na uniwersytecie? To jest: przekazuje się te koncepcje. Które są dawniej stosowane? Czy zachęca się jakoś studentów do swoich przemyśleń? Jak to wygląda? To tak jakby każda uczelnia ma swoją praktykę. Ja mogę powiedzieć o, o praktyce u nas na, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardyna Stefana Wyszyńskiego. Proszę bardzo. Gdzie mamy taką praktykę, żeby zapewnić studentom. Pewną taką podstawę, więc mamy kursy z propedeutyki, czyli wprowadzenia do filozofii, silny kurs etyki, historii filozofii, filozofii przyrody, logiki. Więc to jest taka podstawa, która daje studentom pewien, pewną taką możliwość zrozumienia, czym jest filozofia, i poznania głównych tekstów. A potem student ma większą swobodę w takim zakresie, że studenci w dużej mierze mogą sobie wybrać zajęcia, wykłady monograficzne, czyli takie nieobowiązkowe, z ich dyscypliny. A także mamy ogromną ilość zajęć, które są taką pracą jeden na jeden, mentoringową. Więc na przykład ja w tym roku miałam taką magistrantkę, która pracowała u mnie, bardzo ciekawa w ogóle osoba, która pracowała u mnie nad Pracą magisterską związaną z zagadnieniami ochrony środowiska, ochrony przyrody od strony filozoficznej. I ona też chodziła do różnych osób na takie indywidualne konsultacje, i różne osoby jej podpowiadały, jakby to można było ugryźć z ich strony, z ich perspektywy. Więc mamy taki program bardzo autorski, bardzo silnie stawiający na. Silna podstawy filozoficzna, a potem już taką wolność studenta w wybieraniu swojego, swoich zagadnień. A jakie dziedziny filozofii są nauczane na uniwersytecie? Więc my mamy taką dosyć silną logikę. Teraz otworzyliśmy kierunek kognitywistyka, więc dosyć silnie rozwijamy się w tym kierunku. Mamy filozofię przyrody, bardzo klasyczną dyscyplinę. Ona jest nie wszędzie. Historia filozofii również z bardzo takim silnym zespołem mediewistycznym, z dużą grupą specjalistów w obszarze filozofii średniowiecznej. Mamy katedrę etyki, gdzie tutaj zainteresowania są bardzo różnorodne, ale także są takie zagadnienia, to też jest takie nietypowe filozofia bytu, czyli metafizyka. Przez niektórych nazywana ontologią, to już tak, nie będę wchodzić w szczegóły. I także takie zagadnienia związane z filozofią Boga, z filozofią religii, z pewnymi takimi. Zagadnieniami związanymi właśnie ze sferą wiary i, i transcendencji. A kto dzisiaj studiuje filozofię? Kim są studenci i dlaczego wybierają ten kierunek? Bardzo ciekawe pytanie, bo ja myślę, że studentów trzeba by było podzielić na tych młodszych studentów, którzy przychodzą na licencjat. I okay. to jest taka grupa osób, które przychodzą najczęściej zaciekawione tym, że miały filozofię w szkole. I takie osoby o takim zacięciu humanistycznym, na przykład osoby, które interesują się teatrem, sztuką, chcą lepiej zrozumieć kulturę, w której żyją. To jest taka pierwsza grupa, i oni rzeczywiście mogą się u nas rozwijać. A drugą, bardzo ciekawą grupę mamy na studiach magisterskich. I tu mamy taką, w tym roku była taka niesamowicie i to już od kilku lat obserwujemy ciekawa grupa osób. Niekiedy trochę starszych niż standardowo osoby, które idą na, na studia z filozofii, osób, dla których filozofia była drugim kierunkiem. I to dla nas było fascynujące, bo takie osoby, które już pracują, coś mają do powiedzenia to tak naprawdę można powiedzieć, że to one nam dawały taki większy wkład, jak ta magistrantka, o której wspomniałam, która też jest psychologiem. I tak naprawdę to, co ta praca, którą ja z nią wykonywałam, to ona była dużo ciekawsza niż, niż jakbym pracowała z taką osobą od razu po studiach bez zupełnie innego doświadczenia. Ale do czego takie osoby oczekują od filozofii? Bo rozumiem, że już nie pracy, bo mają swoją pracę, <laughs> mają swoją pracę, i, pracę. i to ma być coś więcej, prawda? Są to myślę takie osoby, które chcą poszerzyć swoje horyzonty intelektualne. tak. Bardzo dużym nurtem jest, tak jak ja zauważyłam, że jest wiele osób w biznesie, które osiągnęły sukces i nagle widzą, że mają ten duży sukces materialny, ale gdzieś tam nie, nie rozumieją kultury, w której żyją, albo bardzo często zaczynają interesować się poszukiwaniem pewnych ścieżek, gdzieś tam, czy wspomniani stoicy, czy, czy różne pisma trafiają w ich ręce, więc bardzo często są to takie osoby, które chcą lepiej zrozumieć kulturę, w której żyją, chcą coś więcej, chcą rozwijać się po prostu intelektualnie. A z ciekawości, a są może y, przedstawiciele jakichś zawodów takich ścisłych? Y, nie wiem, informatycy na przykład, którzy by chcieli się więcej dowiedzieć od tej strony humanistycznej? Ja się nie spotkałam, ale y, nie miałam do kontaktu ze wszystkimi studentami filozofii, Jasne. więc nie wykluczam. <ślad> Wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe <ślad> dla informatyków. Tak. <ślad> jeszcze taka ciekawostka. Ostatnio byłam na obronie doktoratu i jeden z recenzentów wspominał, że powstaje u niego doktorat Mówiące o filozoficznych aspektach w grach komputerowych, więc tak naprawdę te filozoficzne aspekty, pewne takie kody kulturowe można znaleźć w różnych obszarach naszego życia, nawet tak nieoczywistych, jak gry komputerowe. Tak jest. Zanim przejdziemy do tej dziedziny, którą się pani szczególnie zajmuje, chciałbym się jeszcze y, pani profesor, zapytać, y, jakie są polscy filozofowie czy koncepcje polskich filozofów, które dla Pani są najważniejsze? O to już bym tutaj zdradziła dyscyplinę, którą się zajmuję. Dobrze, no to proszę. <gry> tak, to, to, tak łagodnie przejdźmy tak. Do. Więc e, ja najbardziej podziwiam tych filozofów, którzy tak w pewnym sensie wyuczyli mnie podstaw etyki środowiskowej i ekofilozofii. Więc dla mnie taką niezwykle ważną postacią jest pan profesor Tyburski. To jest postać, która. I sama napisała bardzo dużo takich pozycji literaturowych z obszaru etyki środowiskowej. Można powiedzieć, w pewnym sensie przetłumaczyła i wdrożyła tą etykę środowiskową w takie polskie myślenie. Podziwiam bardzo panią profesor Ciążelę, która zajmuje się teraz etyką globalną, a, a wcześniej zajmowała się etyką odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za środowisko. Oprócz tego jeszcze trzeba wspomnieć pana profesora Papuzińskiego też, który zajmuje się taką, um, zajmował się taką kulturalistyczną interpretacją ekologii, czyli um, ekologia jako pewien taki nurt kultury, tak? więc są to takie... Um, Niektóre z, o, z polskich filozofów, których podziwiam, ale z racji takiej mojej dyscypliny bardzo dużo jest też myślicieli zagranicznych, których które mi się tutaj e, interesuje, bo to jest taka. Mąziutka działaczka, można powiedzieć. To zdraćmy już w takim razie, czym pani się zajmuje. To jest filozofia środowiskowa, etyka środowiskowa? Tak, to są takie, ponieważ ja studiowałam i filozofię i ochronę środowiska, więc gdzieś tam jestem tak na, na styku. I to są takie zagadnienia związane z głównie ostatnio ekofilozofią, etyką środowiskową, etyką biznesu troszeczkę. A również taka aplikacja tych różnych zagadnień etycznych i środowiskowych do biznesu w formie CSR i ESG, ale także tak zwaną etyką cnót środowiskowych. To, to jest taka, to już jest taka wąziutka działaczka, gdzie, gdzie jest. Um, no do, do tego jeszcze garstka, przejdziemy, tak, tak jest, mhm. ale chciałbym się w takim razie tak ogólnie na początek zapytać, to co ma filozofia do kwestii ochrony środowiska, do kwestii mhm. tych ekologicznych? Jakie są związki pomiędzy właśnie filozofią a tymi wszystkimi kwestiami? Przede wszystkim filozofia tak trochę odnosi mhm. się do pewnych współczesnych fenomenów kulturowych I, i ten kryzys ekologiczny, którego doświadczamy od lat 60., stał się przedmiotem zainteresowania czy. Nie tyle doświadczamy od lat 60., co od lat 60. o tym dyskutujemy, mhm. stał się przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin, w tym również właśnie filozofów, a najbardziej etyków, którzy zaczęli zauważać: no, rzeczywiście, mamy kryzys środowiskowy. Ale ten kryzys środowiskowy rozpatrują właśnie z takiej strony kryzysu moralnego. To jest ten człowiek, który nie zauważył, że to środowisko jest ważne, że powinno być uwzględniane w wyborach, że zwierzęta są ważne, że zwierzęta powinny być przedmiotem naszych wyborów moralnych. Tak? Więc to jest ten, ten taki związek, ale także jest bardzo dużo takich dyskusji, już nie tylko etycznych, które rozważają kwestie na przykład relacji człowieka ze środowiskiem. Tego, jaki jest stosunek człowieka do środowiska, co się stało, że nastąpił ten kryzys ekologiczny, jak możemy go przezwyciężyć. Więc filozofia zajmuje się nie tylko takimi zagadnieniami klasycznymi, ale również stara się zajmować tymi współczesnymi wyzwaniami, także takimi wielkimi jak, jak właśnie kryzys ekologiczny. Zanim zapytam Panią Profesor o etykę cnót środowiskowych, chciałbym się najpierw poprosić Panią, żeby wyjaśniła Pani naszym słuchaczom, czym w ogóle jest koncepcja etyki cnót. Etyka cnót, dobrze, więc generalnie... Tylko oczywiście w kilku zdaniach, bo domyślam się, że można na ten temat mówić tak. i godzinami. Więc może powiem to w taki uproszczony sposób, mówiąc o tym, czym są wartości i cnoty. Więc przede wszystkim wartość od strony, bo wartości mogą być równe, różne również ekonomiczne, ten długopis ma określoną wartość. Ale mówiąc o wartościach moralnych, to są pewne takie ideały. Na przykład takim ideałem moralnym jest prawda, dobro, piękno. Życzliwość, tak? To mogą być pewnego rodzaju ideały, sprawiedliwość. To są pewnego rodzaju ideały moralne, do których dążymy. Natomiast cnoty są to konkretne sprawności moralne, które pomagają nam osiągnąć te ideały. Co to znaczy? Jak mamy wartość prawdomówności, e, prawdy, to cnotą jest prawdomówność. Jak mamy wartość sprawiedliwości, to cnotą jest sprawiedliwe postępowanie. Więc cnoty są takimi. Nawet w literaturze amerykańskiej się używa słowa cechy charakteru, więc są taką trwałą dyspozycją, żeby postępować w sposób dobry u osoby cnotliwej, zły u osoby, która tych cnót nie ma. To, to są cnoty. I to jest temat, którym filozofia współcześnie się zajmuje. Słuchacz może sobie pomyśleć, że cnoty to jest coś, co kojarzymy z dawniejszymi czasami. Czy współcześnie także się mówi o cnotach? A to jest w ogóle ciekawy wątek. Dobrze, że pan to poruszył. Ponieważ sama etyka cnót ma początek starożytności. Takim największym dziełem jest etyka nikomachejska, Arystotelesa. A potem ten termin cnót został troszeczkę tak zagospodarowany i zawłaszczony przez. Chrześcijaństwo. Stąd dzisiaj, jak mówimy słowo cnota, to bardzo często, jak pytam studentów o cnoty, to oni mi mówią wiara, nadzieja, miłość. tak? I, i to jest ich pierwsze takie skojarzenie. Czyli takie już zupełnie wywodzone tak, tak. z filozofii chrześcijańskiej. Tak. I, i dzisiaj też, jak mówimy o, o słowo cnota, to bardzo wielu osobom się kojarzy z taką czystością. E, więc tak naprawdę są to słowa, które zostały zawłaszczone przez pewien typ dyskursu. Ale w latach 50 XX wieku zaczęto coraz częściej mówić, że współczesna etyka za mało uwagi poświęca temu, kim jest osoba postępująca etycznie, tak? czyli my mówimy podmiot moralny, kim jest ta osoba, która robi coś dobrego albo złego. I właśnie te cnoty miały być taką odpowiedzią, ponieważ słowo cnota jest troszeczkę właśnie takie może czasami kaznodziejskie, budzi złe konotacje. Czasami używa się innych terminów, chociaż wokół tego oczywiście trwa dyskusja, czy tak można robić. Na przykład terminu kompetencje moralne, sprawności moralne. Kiedyś, jak robiliśmy na uczelni taki warsztat dla młodzieży, no to no jak zachęcimy młodzież, że przyszła na warsztat o cnotach, więc wymyśliliśmy taki. Termin fitness moralny. Jeżeli to są sprawności, no to fitness moralny, tak? Więc ale to... rozumiem, że samo słowo cnota w tych połowie tak. XX wieku jak najbardziej wróciło. Z taką wróciło, dużą... jest używane czasem w tym kontekście klasycznym, ale także jak widać tu, tu z tych zagadnień środowiskowych, również w tym kontekście troski o ochronę środowiska, czym Arystoteles się nie zajmował. Właśnie, a to my się teraz tym zajmiemy. Proszę <laughs> powiedzieć w takim razie, czym jest koncepcja etyki cnót środowiskowych. Jest to taka koncepcja naszych kompetencji moralnych, czy takich sprawności moralnych, a może cech charakteru, właśnie w tym obszarze ochrony środowiska. I tu bardzo dużo jest takich dyskusji w takim kontekście. Kim jest ten człowiek, który chroni to środowisko, jakie cnoty powinien mieć, tak? czyli albo jak na przykład pomóc człowiekowi wykształcić sobie te cnoty odpowiedzialności wobec środowiska. Więc jest to taka koncepcja tego, tych naszych dobrych cech charakteru właśnie w kontekście tego, jak traktujemy środowisko naturalne i jego elementy, typu zwierzęta, bo to też taka etyka zwierząt jest, jest istotna. I Ostatnio opublikowała Pani książkę Virtue Ethics and the Environment. Mhm. I chciałbym zapytać, bo pisze tam Pani, nie tylko streszcza Pani dotychczasowy dyskurs dotyczący etyki cnót mhm. środowiskowych, ale przedstawia Pani własną koncepcję etyki cnót środowiskowych. I chciałbym się zapytać, czego brakowało w tych poprzednich koncepcjach i co właśnie według Pani należy. Szczególnie uwzględnić w tym zagadnieniu. Więc tak, może to nie jest nawet tyle, czego brakowało w tych poprzednich zagadnieniach, bo każde z nich było troszeczkę inne. Tak? Nie będę może wchodziła w szczegóły, zachęcam do przeczytania. Książka jest dostępna bezpłatnie dzięki temu, że projekt był finansowany przez ministerstwo, więc ta bardzo droga monografia jest <laughs> dostępna nieodpłatnie w formie PDF-u. Natomiast to, co jest w mojej koncepcji tak uwypuklone. To jest taki bardzo praktyczny charakter cnót, czyli taki charakter, że te cnoty nie mogą być tylko nauczane w katedrach, na uczelniach, tylko one muszą być połączone z określoną edukacją, z taką edukacją ekologiczną, która pokazuje, że to czy my chronimy środowisko ma także wymiar moralny. Inną rzeczą, która tu już się troszeczkę sprzeciwiam takiemu nurtowi w ochronie środowiska, to jest taka koncepcja Cnoty jako czegoś, co buduje podmiot moralny. Podmiot moralny to jest ta osoba, która podejmuje, czyli każdy z nas tak, jest podmiotem moralnym, bo my podejmujemy decyzje moralne. E więc cnoty są czymś takim, że przez to dążenie do cnót my się rozwijamy w taki sposób pozytywny, a jednocześnie zwracam tam uwagę na to, że my nie możemy mówić o ochronie środowiska tylko w takiej formule negatywnej, że bo bardzo często ten dyskurs o ochronie środowiska jest taki, Wszyscy zginiemy, katastrofa, tak? A on sprawia, że podmiot moralny jest blokowany, nie działa. Nasza natura jest taka, że my jesteśmy motywowani przez, jak ktoś nam pokaże, co możemy zrobić prostego, tak? A jak ktoś nam pokaże film z katastrofą ekologiczną, no to no, co ja mogę zrobić? Tak, wystarczy tak. się poddać i, tak. i tyle, bo nic więcej. Leżeć i płakać. No i trzecią taką cechą jest taki e, uniwersalistyczny charakter tej etyki cnót środowiskowych. Znaczy kryzys ekologiczny dotyczy każdego z nas i e, jest uniwersalny. Czyli chcemy czy nie chcemy, powinniśmy zacząć dbać o to, żeby kształcić sobie te, te cnoty środowiskowe. Więc to tak... Ogromnym skrócie i uproszczeniu, no ale to... A to proszę powiedzieć, jakie są to cnoty środowiskowe? O jakich cnotach możemy konkretnie powiedzieć w tym kontekście ochrony środowiska? Więc są to bardzo różne cnoty. Takie, może powiem o kilku najbardziej popularnych. Jedną już wspomniałam, jest to o odpowiedzialności. Mhm. Takie poczucie odpowiedzialności, tak? Bo dzisiaj, kiedy... Właściwie w każdej sytuacji podejmujemy decyzje, które dotyczą środowiska. Nawet bardzo często w takich sytuacjach konsumenckich podejmujemy wybory, które mają wpływ na środowisko. To, że ktoś ma takie poczucie odpowiedzialności, na przykład idąc do sklepu, bierze torebkę wielorazowego użytku, że nie kupuje tych warzyw, które są nadmiernie opakowane, ofoliowane, tak? jeżeli może, może kupić, jeżeli nie ma takiej potrzeby, tak? Więc to jest odpowiedzialność, to jest takie poczucie sprawiedliwości i sprawiedliwości w naszym pokoleniu i wobec przyszłych pokoleń i sprawiedliwego podziału pewnych zasobów dostępu do czystego środowiska w tym pokoleniu, w którym żyjemy. Jest to bardzo często wspominana cnota troski, tak? takiej troski o środowisko naturalne. Bardzo ciekawą cnotą, która często pojawia się w różnych dyskursach, na przykład w kontekście zwierząt, jest empatia. Tak, czyli taka, ja też widzę taką ogromną zmianę u młodych ludzi, że, że bardzo dużo osób, które przychodzą na uczelnie, to już są wegetarianie, to już są osoby, które ze względu na empatię, czyli nie, nie chcąc dopuszczać do cierpienia zwierząt, e, właśnie, właśnie zrezygnowały z konsumpcji produktów odzwierzęcych. I właściwie możemy powiedzieć, że jest to prawie każda wartość, którą mamy w relacjach interpersonalnych. Tak większość z tych wartości ma również znaczenie w relacjach moich ze środowiskiem naturalnym. I rozumiem, że rozwijanie tych cnót w relacji do środowiska, ale może prowadzić do samodoskonalenia siebie. Zawsze. Cnoty zawsze, zawsze są tak związane z, taką, z takim bycie co, byciem coraz lepszym człowiekiem. Tak? To jest taki główny, może nie główny, ale to, to jest taki... Produkt uboczny tej etyki, że stajemy się lepsi dla siebie, ale także stając się lepszymi wersjami samego siebie, stajemy się lepsi dla otoczenia i, i dla wszystkich, z którymi mamy kontakt. Ale tu też naturalnie może się pojawić pytanie, jakie znaczenie takie drobne, codzienne działania mają w kontekście działania państw i wielkich korporacji. Czy, czy my, jako właśnie te, ci, te podmioty yy, moralne, Kontra te wielkie korporacje, jesteśmy skazani na przegraną. Ja, ja, jak to wygląda od no, to strony jest takiej filozoficznej? Bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy umiem na nie odpowiedzieć, <laughs> bo rzeczywiście jest przytłaczająca władza korporacji i pewne decyzje, które są podejmowane w obszarze ochrony środowiska, są niewłaściwie zaadresowane, tak? ponieważ wynikają z nacisku lobbystów. W związku z tym one de facto nie służą ochronie środowiska. Natomiast tu myślę, że trzeba też zwrócić uwagę na efekt skali, bo proszę zobaczyć, co się zadziała na przykład w obszarze takiej świadomości konsumenckiej, że w ciągu kilku lat ta świadomość konsumencka na tyle wzrosła, że dzisiaj jak wejdziemy do drogerii, to właściwie mamy ogromną ilość kosmetyków, które są kosmetykami eko, nature, przyjaznymi środowisku, nietestowanymi na zwierzętach. Tak? I to jest pewien taki... Mimo, że to jest jedna osoba, ale tak jak mówiłam, jak są to takie proste działania, które każdy może powtórzyć, nie jakiś wielki heroizm, bo to też nie o to chodzi, to my inspirujemy inne osoby, inno, też zmienia się świadomość społeczna. Tak, to są w ogóle takie, te problemy, którymi się zajmuję, one są związane z takim. Pewnym rozwojem świadomości społecznej. Także nagle zajmujemy się kwestią zwierząt. Już nie tylko człowiek jest ważny dla nas w wyborach etycznych, więc, więc tutaj um, jest to taka pewna zmiana, rewolucja, może bardziej ewolucja. Ale tutaj też dochodzimy do Pani działalności w zakresie etyki biznesu, prawda? I też filozofia pewnie może wpływać y, też na te firmy. Myślę, że filozofia, ale także. Y, te, te pewne przepisy, które zostały wprowadzone, tak, całe przepisy w tym obszarze, e, ESG, nowa dyrektywa, która wymaga od firm. E, czyli bardziej jednak prawo, twarde niż e, takie przekonania. I taki nie. I taki nie. E, Czy znaczy powiem tak, mam troszeczkę takich doświadczeń w takiej kategorii edukacji w wartościach i tak naprawdę ta. Etyka w korporacjach, w szkołach będzie tak silna, jak silny jest kręgosłup moralny menedżerów i nauczycieli. Ponieważ my możemy mówić o wartościach, możemy nauczyć nauczać wartości, w korporacjach możemy mówić o kodeksach, ale jeżeli ktoś nie ma podstawowego rozróżniania etycznego, będzie czynił źle, mimo że kodeks etyczny może być najpiękniejszy. Więc te rzeczy są formalnie wprowadzane, ale tu tak naprawdę bardzo duże znaczenie mają ludzie, to, to jak oni to rozumieją, jak podchodzą, jaki sami mają kręgosłup moralny i zrozumienie dla wartości. To chciałbym, żebyśmy tak podsumowali, jak etyka cnót środowiskowych może przyczynić się do zmian w zakresie ochrony środowiska? Jak pani profesor uważa, że do czego tak konkretnie to może zmierzać? W czym już pani podała te przykłady właśnie na przykład kosmetyków? Jak jeszcze może to zmieniać właśnie współczesny świat i Pomagać nam zmagać się z tym wyzwaniem klimatycznym, z wyzwaniem środowiskowym. Ja myślę, że to jest taka z jednej strony polityka państwa, która, która tutaj działa, a z drugiej strony te, te indywidualne podmioty moralne, tak, czyli każdy z nas, którego tak jakby ta świadomość społeczna już na tyle rośnie. Że dzisiaj coraz więcej osób jest w stanie odróżnić pewne zabiegi, które są popularnie nazywane greenwashingiem, czyli takim wprowadzaniem klientów w błąd pod hasłem My robimy coś eko, od tego, co jest tak naprawdę prawdziwie przyjazne środowisku. No właśnie, bo to też jest bardzo ważne, żeby to rozpoznać, prawda? Bo takich tak. działań, gdzie wykorzystuje się te moralnie słuszne koncepcje do niecnych zamiarów, jest też sporo. Tak, ja myślę, że tu jest z jednej strony ogromna rola właśnie społeczeństwa w takim kształceniu się. Tu może pomóc filozofia w krytycznym myśleniu, żebyśmy tak nie kupowali wszystkiego jako konsumenci, ale także odpowiednie kształcenie menedżerów, tak? ponieważ ja na przykład, jak jestem po ochronie środowiska, to ja dzisiaj wiele rzeczy, którymi firmy się chwalą, ja już do studentów nazywam greenwashingiem, dlatego że ja wiem, że one są szkodliwe. W takim czy innym obszarze, nie chcę podać przykładów, mm -hmm. ale... Ale pewnie jest ich wiele. Tak? Jest ich dużo, tak, tak. Więc myślę, że, że to jest taka um, prawdziwa, fundamentalna przemiana dzięki um, różnym formom edukacji, czy edukacji moralnej, edukacji ekologicznej, bo czasami te, te błędy w firmach i, i, i chwalenie się pewnymi działaniami wynika z braku edukacji, zrozumienia pewnych procesów środowiskowych. A chciałbym się jeszcze zapytać, kim w ramach koncepcji etyki cnót środowiskowych jest bohater środowiskowy, bo to też jest pojęcie, które się pojawia w Pani książce. Tak, tak, to jest taka koncepcja w kulturze amerykańskiej, gdzie tak jakby tych najwięcej prac jest właśnie napisanych przez autorów amerykańskich, jest dużo takich postaci, Ikon ochrony środowiska, można powiedzieć. Są to takie postacie, dzięki którym powstały pierwsze parki narodowe, które bardzo dużo działały. Słynna Rachel Carson, która jako jedna z pierwszych zaczęła mówić o tym, że stosowanie DDT jest szkodliwe. Słynny Henry David Thoreau, który na dwa lata, dwa miesiące, dwa tygodnie zamknął się w leśnej głuszy w domku nad jeziorem i żył w zgodzie z przyrodą. John Muir, który, który, dzięki któremu powstał pierwszy park narodowy w Stanach Zjednoczonych. I to są właśnie takie postacie, które inspirowały e, ludzi wtedy, ale także inspirują ludzi dzisiaj. Chyba takim w polskiej kulturze, bardzo ciekawym przykładem jest Jan Walbert Pawlikowski, który e, również jest jedną z osób e, w pełnym sensie. E, Działających na rzecz stworzenia tych instytucji ochrony środowiska. Tam jest troszeczkę więcej osób, ale tak patrząc od strony filozoficznej, te, te teksty, które, które można filozoficznie zinterpretować, to akurat to, to mógłby być taki nasz polski bohater środowiskowy, czyli taki wzór moralny. A po co taki wzór jest potrzebny ludziom? To jest rzeczywiście, jeżeli mamy taki przykład, to łatwiej nam podążać za tymi cnotami i doskonalić się u siebie? Myślę, że tak, bo wiele kwestii takich środowiskowych, to, co wspomnieliśmy o, o biznesie robiącym błędy w ochronie środowiska, jest związanych z kwestią wiedzy. Więc myślę, że zawsze taka postać, która coś robi, coś nowego wprowadza, coś nowego nam pokazuje, pokazuje, o słuchaj, to można robić tak, tak? I, i to jest w miarę wykonalne, a służy środowisku. Więc myślę, że. że takie przyglądanie się temu bohaterowi. Oczywiście nie każdy musi być aktywistą działającym, chociaż i są tacy filozofowie, którzy mówią, że w dzisiejszych czasach tak wielkiej katastrofy ekologicznej każdy powinien być aktywistą, więc koncepcje są różne. Chciałbym jeszcze zapytać, bo jest też Pani członkiem Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Byłam, byłam nawet przewodniczącą okay. przez rok. Dobrze, ale mm. w, w kontekście całej naszej rozmowy, mm -hmm. bo już się o odczuwaniu przez zwierzęta bólu, o tych wszystkich rzeczach związanych z zwierzętami już wcześniej też mówiliśmy. I chciałbym w tym to kontekście się zapytać, czy doświadczenia na zwierzętach są w ogóle etyczne? Czy to się zmienia? Jak to wygląda od strony filozoficznej? To jest bardzo złożone pytanie, tak? Bo, ponieważ od strony filozoficznej naj, najbardziej istotne jest takie pytanie o to, czy w ogóle powinniśmy przeprowadzać eksperymenty na zwierzętach. Um, I tak naprawdę dzisiaj bardzo często jest bardzo wiele alternatyw, niemniej nie w każdej sytuacji jesteśmy w stanie sprawdzić każdy specyfik, szczególnie takie substancje, które mogą być składnikiem leków, jak one mają działanie na, na cały organizm? Z drugiej strony, dzisiaj prawo jest na tyle rozwinięte i na tyle chroni zwierzęta, że te eksperymenty stają się coraz bardziej humanitarne. Ja też, właśnie będąc w tej komisji, wielokrotnie widziałam, kiedy ja nie jestem biologiem, tak, więc, więc nie mam takich kompetencji biologicznych, ale kiedy moi koledzy i koleżanki z komisji bardziej kompetentni w obszarze badań na zwierzętach osoby, proponowały pewne udoskonalenia, na przykład, mówiła, no, to badanie jest robione taką i taką metodą, ale dzisiaj jest już taka metoda, czy możemy ją zastosować. I bardzo często ten badacz, jeżeli to nie miało wpływu na badanie, zmieniał to. Ja myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy, czy badania na zwierzętach są etycznie dopuszczalne, czy, czy nie. Ponieważ wtedy trzeba było spojrzeć w takiej kategorii, tam, gdzie można to zrobić inaczej, oczywiście powinniśmy odstąpić od badań. Ale tam, gdzie nie można, no to trzeba rzeczywiście zobaczyć, czy, czy być może to badanie na, na zwierzętach nie jest taką jedyną alternatywą. Chciałbym się jeszcze pani zapytać, już zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, czym teraz pani się zajmuje w swoich projektach? Podejrzewam, że rozwija pani dalej tą koncepcję etyki cnót środowiskowych. Właśnie troszeczkę już próbuję sobie ha. znaleźć inne obszary. O, to ciekawe. To w czym w takim razie teraz pani się zajmuje. E, więc jeszcze że tak powiem mam wykańczam pewne rzeczy związane z etyką cnót środowiskowych, ale teraz bardziej mnie interesują właśnie te zagadnienia związane z tym obszarem odpowiedzialności biznesu, z tym, jak biznes wdraża te, te nowe przepisy i na ile te działania biznesowe są etyczne. Więc tutaj interesuje mnie, korzystając z tego wykształcenia i w ochronie środowiska i, i w filozofii, właśnie ten wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR, i ten wymiar który dzisiaj jest wymagany od firm ESG, czyli od angielskich słów environment, środowisko, society, czyli społeczeństwo, governance, czyli ład wewnętrzny, czyli jak firmy właśnie w swoje życie wprowadzają te, te zasady związane właśnie z ochroną środowiska, z troską o pracowników, ale i otoczenie społeczne. Jak wprowadzają między innymi te, te wspomniane kodeksy etyczne, jak, jak etycznie traktują swoich pracowników, bo governance również tego dotyczy. Jakie mają podejście do kwestii etycznych typu korupcja, e, która może nie jest dzisiaj taką korupcją otwartą, ale jest bardzo, bardzo czasami uwikłana. Więc, więc tutaj takie rzeczy na, na styku ochrony środowiska, etyki i, i biznesu to, to są takie e, interesujące dla mnie obszary. Jak pani w paru zdaniach przekonałaby kogoś, że filozofia jest ważna w codziennym życiu i że filozofią powinno się kierować, zwłaszcza tymi cnotami, o których rozmawialiśmy? Ja myślę, że, że tu są dwie takie płaszczyzny tego, tego pytania. Więc od strony takiej teoretycznej. Filozofia może być ciekawym obogaceniem, ale jak ktoś nie jest zainteresowany, to nikogo nie namawiam. <śmiech> <śmiech> ale od strony etycznej jest taka koncepcja, między innymi właśnie w etyce cnót, Eudajmoni. To jest taka koncepcja szczęścia. Ale to nie jest takie szczęście, jak wstaję rano, piję pierwszą kawę. Jak zjem ciastko, bo jestem głodna. Tylko to Czyli jest nie takie chwilowe, tak? Nie takie chwilowe, niezmysłowe, niezewnętrzne, mhm. bo ono szybko przemija. To jest takie długotrwałe szczęście. I właśnie w filozofii starożytnej jest takie przekonanie, że człowiek, który dobrze postępuje, właśnie umie osiągnąć takie poczucie trwałego szczęścia. Więc może tym warto przekonać do, do dobrego postępowania, że właściwe postępowanie też nam daje takie poczucie pewnego spełnienia i, i zadowolenia z siebie. I chociażby dlatego warto rozwijać te dobre cechy w nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj profesor Dominika Dzwonkowska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo, pani profesor. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Ludzie Nauki z cyklu Polska Nauka Śladami Kopernika oraz czytania tekstów z tego cyklu na wprost.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia.